Apetyt na radio. Opowiadamy dzisiaj historię Izbicy i miejscowości obok w trochę taki bardzo filmowy sposób. Już wiemy, że można Asterixa i Obelixa nakręcić, można kręcić thrillery, ale także fantastyczne filmy wojenne. A z nami gość. Dziękuję, że panu się udało dojechać. Jak tam droga? Dzień dobry. Strasznie. Dziękuję za zaproszenie. Droga każąca uważać bardzo. Doktor Leszek Janeczek z Krasnego Stawu, czyli odkrywa pan historię Izbicy, Krasnego Stawu, gdzieś po godzinach czasami. W przypadku lekarza nie jest to zawsze łatwe. Nie tylko tych miejscowości, ale całego powiatu krasnostawskiego i przede wszystkim w szczególnym okresie II wojny światowej. Ten czas wydaje mi się być apokaliptyczny. To, co było później, owszem, też było tragiczne, też było ciekawe, a jeszcze później to życie się normalizowało, było takie zwykłe. Natomiast lata 1939-44, a nawet 45 i 6, czyli to, co było po wojnie, są latami niezwykłymi i historie, które wtedy się zdarzyły, mogą posłużyć za scenariusz do nie jednego, ale do kilku filmów. A posłużyły podobno już. Posłużyły, ale nie Polakom. Posłużyły Niemcom z Frankfurtu nad Menem, którzy kilka lat temu nakręcili film pod tytułem Obracający się krzyż, tak można to przetłumaczyć. Film jest wielowątkowy, ale generalnie opowiadający o losach Izbicy, ludzi związanych z Izbicą, zagłady Żydów. Film powstał wtedy, czy właściwie jako pretekst do powstawania filmu służyła rozbiórka pewnego bunkra, który został wybudowany na przełomie 1941-42 roku. Znajdował się w Izbicy samej? Tak, w samej Izbicy. Został zbudowany na rozkaz szefa Gestapo, Kurta Engelsa, który rezydował w Izbicy, tworząc tam placówkę zamiejscową Gestapo z Zamościa. Do pomocy miał jeszcze drugiego człowieka, który się nazywał Ludwik Klem. Ten człowiek w swoim życiu miał trzy nazwiska. Był pół Polakiem, pół Niemcem. Przed wojną służył w polskim wojsku i tuż przed wojną był w Zamościu, w trzecim pułku artylerii lekkiej. Przypuszczam, że najstarsi mieszkańcy Zamościa będą kojarzyć jego nazwisko i jego późniejsze czyny. Nazywał się wtedy Ludwik Skalski. Jego ojciec był Polakiem, a matka Niemką z osadników w powiecie chełmskim. Z domu nazywała się Klem. Czyli to był Ludwik Skalski, teraz Ludwik to jest Klem. Historia przedwojenna. W czasie wojny. A potem? A potem musiał ratować swoją skórę. To wszystko, co zrobił w Polsce, mogło go skazać na karę śmierci. Podobno na Pomorzu, mogło to być w Sopocie, zabił innego Niemca, któremu ukradł papiery. I przejął jego tożsamość. I przejął jego tożsamość. Nazywał się wtedy Ludwik Janc. I wyjechał do Niemiec. To jest druga tożsamość? Trzecia. To jest trzecia. Pierwsza to był Ludwik Skalski, jako oficer, podoficer Wojska Polskiego. Druga to jest w czasie wojny, jako Ludwik Klem. Współpraca z Niemcami? Nie współpraca z Niemcami. To już jest członek Gestapo, czyli tajnej policji niemieckiej. Geheimnichtstaatspolizei. To nie jest współpraca. On już jest wtedy Niemcem. A wtedy nosił nazwisko matki. Ożenił się w Zamościu. Miał z tego małżeństwa córkę. Ta córka żyje do dzisiaj w Niemczech, w Hamburgu i zajmuje się sztuką. Bliżej nie wiem, ale prawdopodobnie naczynia gliniane, czy elementy gliniane, plastyka generalnie. Natomiast po wojnie, zmieniając nazwisko na Janc, chciał się w ten sposób ukryć. Prokuratorzy w Niemczech starali się jego namierzyć, ponieważ w Polsce był poszukiwany. Zlecono to oczywiście prokuraturze niemieckiej. Prokuratorzy z Limburga w Niemczech wytypowali kilku Janców w Niemczech o takim nazwisku. Ale Janc, alias Klem, alias Skalski, miał wtedy już drugą kobietę
i zadenuncjowała go pierwsza żona, żyjąca w Niemczech. I wtedy w Hesji, w małym miasteczku Allendorf, został aresztowany. To aresztowanie wzbudziło wielkie wzburzenie w mieszkańcach miasteczka, na tyle, że w ogólnoniemieckim wydaniu czasopisma Stern albo Die Zeit ukazał się wielki artykuł, w którym przedstawiono losy Jansa i Niemcy wyrażali zdziwienie, że taki porządny człowiek, żyjący w tym miasteczku, który gąsienice z powrotem kładł na trawę, kiedy wyszły po deszczu na chodnik. Wiadomo, czym on się potem zajmował? Był buchalterem w Düsseldorfie, a później na emeryturze mieszkał w mieście, w miasteczku Allendorf. Taki miły, sympatyczny sąsiad. Został wtedy aresztowany i w czasie przygotowań do procesu popełnił samobójstwo. Proces miał się rozpocząć, mieli przyjechać świadkowie z Izbicy, z Krasnego Stawu, z innych miejscowości. Zresztą po Izbicy był w Białej Podlaskiej, był tam zastępcą szefa Gestapo Maxa Kubina. Kurt Engels był Niemcem, pochodził z Kolonii. Urodził się w 1915 roku. Z Kolonii oddelegowano go do Radzynia Podlaskiego. W Radzyniu Podlaskim był 3 miesiące, ale dał się poznać z jak najgorszej strony, zabijając bardzo wielu Żydów i w Radzyniu, i w Międzyrzeczu. Z Radzynia został przeniesiony do Zamościa, tam spotkał się z Klemem, czy ze Skalskim, który początkowo pracował w niemieckim Arbeitsamcie, ale jakoś obaj panowie widocznie bardzo przypadli sobie do gustu i Klem przeszedł z Arbeitsamtu do Gestapo. I ta cała historia kryje się za zburzeniem jednego bunkra w Izbicy. Tak. Do tego jeszcze powrócimy. Apetyt. Radio. Izbica jest miejscem fascynujących historii, także tych, które można sfilmować. Naszym gościem jest dr Leszek Janeczek, prywatnie po godzinach, nie lekarz, ale właśnie pasjonat tych historii. Bardzo się cieszę, że udało się panu dojechać. Skończyliśmy historię trzeciej już osobowości Klema Skalskiego. Jak spotkał się z Engelsem, z szefem Gestapo i został zwerbowany do Gestapo. Są podejrzenia, że on wcześniej już czuł się Niemcem i dlatego polski żołnierz, polski kawalerzysta został gestapowcem? Tak, sam o tym powiedział pewnemu ziemianinowi z Bortatycz, Lipczyńskiemu, że z którym zresztą był wcześniej w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Właściciel z Bortatycz musiał być zdziwiony mundurem Skalskiego. Tak, spotyka dawnego kolegę z wojska. Spotyka w Zamościu, tak. I wtedy Skalski, który już był wtedy Klemem, tak powiedział mu, że mnie już przed wojną Gestapo wysłało do polskiego wojska. Mogło to być prawdą, ale niekoniecznie. Mógł dopiero w Zamościu, tak jak wielu zresztą Polaków przychodziło na służbę niemiecką, zostać agentem. Byli werbowani przez Niemców, to się gestapowcom czasem udawało. Wracamy jeszcze do historii bunkra, którego już nie ma, został zburzony i właśnie ta historia posłużyła za temat do filmu Niemcom. Dlatego ta historia mogła posłużyć za temat, że materiał, którego użyto do budowy tego bunkra, nie był zwykłym materiałem budulcowym. Były to macewy, nagrobki z żydowskiego cmentarza w Izbicy. Stamtąd zabrane przez Niemców i wmurowane w ściany bunkra. Tym bunkrem nie interesował się nikt przez 60 lat. Stał i niszczał. Bunkier został wybudowany dla Polaków. Nawiasem mówiąc, ten, który budował ten bunkier, tak się zastanawiał głośno, ciekawe, kto będzie pierwszym więźniem. Los sprawił, że on był tym więźniem pierwszym, którego w tym bunkrze Klem z Engelsem zamknęli. Oni tam ludzi przetrzymywali, torturowali? Tak, tam przetrzymywali Polaków podejrzanych o działalność w konspiracji z całego powiatu krasnostawskiego. Przez ten bunkier przeszło około 1500 osób. Z Krasnego Stawu, z Izbicy, z okolic, z Żółkiewki, z Gorzkowa, z Turobina, z Siennicy, z Zamościa. Byli tacy, którzy wyszli z życiem?
Tak, tacy też byli, którzy, ale większość z tych, którzy tam zostali umieszczeni, została wysłana na zamek w Lublinie jako do więzienia politycznego, Gestapo, a dalej z zamku przeważnie do obozów, większość do Oświęcimia czy do innych obozów. Oczywiście część przeżyła, no i dała później świadectwo. Ich relacje są często w aktach IPN-u. Bunkier inkrustowany macewami. Niezupełnie tak, dlatego że macewy były wewnątrz ścian. Na zewnątrz pokrywał te ściany tynk. Także długi czas nie było wiadomo, że to są macewy. Dopiero Fundacja Dziedzictwa Żydowskiego z Warszawy zainteresowała się tym tematem, ażeby bunkier rozebrać i macewy z powrotem umieścić na cmentarzu w Izbicy. I tak się też stało. Przy tej okazji kręcono film z rozbiórki tego bunkra i na kanwie prac snuto historię z czasów wojny. Jednym z głównych wątków jest w tym filmie postać księdza Grzegorza Pawłowskiego, który mieszka obecnie w Izraelu, ma lekko ponad 80 lat, z 32 roku, i on z Zamościa został przetransportowany razem z rodziną do Izbicy. Izbica, co trzeba podkreślić, była tak zwanym gettem tranzytowym na południowej Lubelszczyźnie. Do Izbicy spędzano Żydów z Krasnego Stawu, Gorzkowa, Turobina, ale Żółkiewki, ale również z Zamościa. 15 października 1942 roku przyszedł ostatni transport Żydów piechotą. Ich przepędzono, zmarło po drodze, zostało zastrzelonych około 180 osób, a resztę umieszczono w Izbicy i w niedługi czas rozstrzelono na Kirkucie. Tenże Grzegorz Pawłowski nazywał się wtedy Jakub Hirschgriner i był 11-letnim chłopcem, szedł na egzekucję z matką i z dwoma siostrami. I w czasie drogi na śmierć uciekł z tego orszaku, z tego pochodu i zdołał przetrwać wojnę, później w klasztorze i został katolickim księdzem. Gdzieś mieszka w Izraelu. I mieszka w Izraelu, ale dlaczego on występuje w filmie? Był oczywiście księdzem w Polsce, na Lubelszczyźnie, skończył lubelskie seminarium duchowne. Jako Grzegorz Pawłowski. Pracował w Głusku, pracował w Żółkiewce. W 1970 roku wyjechał do Izraela, gdzie miał brata, a brat w 1939 roku wyjechał z Rosjanami do Związku Radzieckiego. Dzięki temu się uratował, później znalazł się w Izraelu. Ale kiedy Grzegorz Pawłowski, jako ksiądz, przyszedł do brata, brat powiedział, że ty dla mnie już umarłeś, ponieważ zmieniłeś wiarę. I nigdy brat z Grzegorzem w domu się nie spotkał. A to jest niesamowita historia, bo oni się odnaleźli przecież. To tak. Powinien być dla nich cud, że się odnaleźli, że przetrwali obaj ten marsz śmierci, że jakimś cudem obaj się uratowali. Ciekawym jest, brat starszy marszu śmierci nie brał udziału, ponieważ on wyjechał w 1939 roku do Związku Radzieckiego. Wtedy, kiedy tutaj przyszła Armia Czerwona, on wielu Żydów uciekło. Był starszy na tyle, natomiast ciekawym jest, dlaczego Grzegorz Pawłowski występuje w filmie. Dlatego, że on zbudował sobie na Kirkucie, na cmentarzu żydowskim, grobowiec. I ma taką wolę, że jeżeli umrze, a zapewne w Izraelu, to tutaj ma być pochowany. To oczywiście doszło do Michaela Szudricha, naczelnego rabina Polski, który przyjechał tutaj, zobaczył ten grób. Ten grób nie ma znaku krzyża, ma znak ryby. I jest na filmie przedstawione, jak Szudrych idzie i mówi po angielsku, że to nie do uwierzenia, że tutaj będzie katolicki grób. Film dalej pokazuje rozmowy Szudricha z Pawłowskim i ostatecznie Szudrich zgadza się na to. Ten grób oczywiście czeka. Dzisiaj na Kirkucie w Izbicy. Ale to jest film niemiecki. Film jest niemiecki, tak. On w Polsce prawdopodobnie nie był oglądany. Mhm. Był pokazywany w Niemczech w dobrych godzinach oglądalności, około 20, także miał dużą widownię. Polacy tego filmu nie dotknęli. Nie. Był pokazywany w Izbicy. Mhm. Bardzo dużo ludzi wtedy przyszło i zrobił duże wrażenie. Izbica jest miejscem historii niesamowitych. Trzeba tylko chyba wiedzieć, gdzie pytać. Jak
ostatnim ważnym rebentem historii. Obiecaliśmy Państwu koniec przynajmniej jednej historii. Rozmawiałam z ludźmi, podkreśla, tak, Izbica jest miejscem, początkowo po prostu, gdzie powinien przyjechać filmowiec, scenarzysta i pytać. Którzy i już, i powstanie fantastyczny film. Natomiast później zainteresowałem się... Ponieważ kończy się nasza rozmowa, zakończymy ją losami Kurta Engelsa. Nikt tak nie opowiadał wszystkich okrutności, które się tam działy. I po 60 latach, tam w 2004 roku została wydana książka, której te miejsca są nieoznaczone. Nie ma historię Engelsa. Polacy sami zburzyli i właściwie bunkier. Było to pierwsze. Byłem zdziwiony, że władze poszły o na to. Po 60 latach zakończenia wojny. Ciekawa jest historia Engelsa, ma to tutaj powiedzieć. To za chwilę Państwa odeślemy i do historii Engelsa, i do książek, do których można zajrzeć. Początkowo do Lublina, pracował na ulicy Uniwersyteckiej pod zegarem. Mówiło się, że był pupilkiem Odilo Globocnika. Później natomiast był przeniesiony do Warszawy. I tam zwalczał AK, zwalczał podziemne drukarnie, generalnie działalność konspiracyjną AK. Kiedy wybuchło powstanie, Engels został ranny na placu Napoleona, który dziś nazywa się Powstańców Warszawy. I z tego powodu, że był ranny, przewieziono go do Niemiec. W Niemczech leżał w szpitalu i kiedy wyszedł, tereny te wyzwolili już Amerykanie. Osiadł w Hamburgu. Założył kawiarnię. Nazwiska nie zmienił. I tutaj los znowu pisze przedziwny scenariusz. Kawiarnia nazywa się Café Engels i jest ulubionym miejscem hamburskich Żydów. Żydzi miasta Hamburga pożyczyli Engelsowi około 30 tysięcy marek, nie wiedząc, kim on jest, na założenie tej kawiarni. I ich rada co jakiś czas spotyka się w tym lokalu. Pewnego razu znajduje się w tej kawiarni Żyd, prawdopodobnie z Koła, pod Łodzią. Oni zostali z Koła, z Łodzi, z Głowna, zostali wysiedleni do Izbicy w 1939-1940 roku, który poznał Engelsa. Doniósł to do władz i powiedział o tym Żydom. Żydzi powiedzieli, że to niemożliwe. To jest taki porządny człowiek. Doszło do aresztowania Engelsa, ale oczywiście nikt nie wierzył w jego przeszłość. I wtedy jako rozpoznający znajduje się Tomasz Blat z Izbicy, który był konsultantem filmu Ucieczka z Sobiboru i który przeżył Sobibór i ucieczkę, żyje jeszcze, czasem się spotykamy. I wtedy on Engelsa rozpoznał. Engels był największym katem powiatu krasnostawskiego i sam mawiał do pewnej sekretarki polskiej w niemieckim starostwie, że on wtedy umrze, kiedy będzie chciał. W hamburskim więzieniu zażył środki nasenne i umarł 31 grudnia 1958 roku. Ale umarł raczej nie z wyrzutów sumienia, tylko dlatego, że konkubina Engelsa spotkała się z Blatem, zapytując go, czy to prawda, czy ten mój mąż był takim mordercą. Ten powiedział, że tak. Wtedy ona przyszła, rzuciła w niego obrączką i on po tym odebrał sobie życie i uniknął odpowiedzialności. Tak jak zaplanował. Historie, których pan słucha od 20 lat, które pan nagrywa, tak jak dziennikarz, są spisane, niektóre z nich przynajmniej, Leszek Janeczek, pod tym nazwiskiem szukamy w bibliotece i czytamy. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za wizytę, za niesamowite historie. Słuchają państwo Radia Lublin. To był dość nietypowy apetyt na radio, a z Radiem Lublin właśnie minęła 15 i czas na wiadomości, które przedstawi Kinga Szymanek. Dziękuję bardzo. Apetyt na radio.